W przygotowanych bazach danych często zmienne są określone jako zmienne o charakterze nominalnym i ich warianty czasem są wymienione jako pełne słowa. Tak, nie wiem, może zobaczymy, nie wiem, kobieta, mężczyzna w przypadku zmiennej płeć i wtedy te warianty, które są wymienione jako konkretne słowa, mogą zostać przekształcone do w skróconej wersji odpowiedzi możliwych do przyjęcia. I na przykład, jeżeli zmienna płeć przyjmuje dwa warianty kobieta, mężczyzna, albo jest to pełnym słowem mężczyzna i pełnym słowem kobieta, taka zmienna, żeby miała skrócony zapis i była bardziej przejrzysta w bazie, może zostać przekształcona na nową zmienną, która będzie jakby reprezentowała stan tej zmiennej pierwotnej, ale będzie posiadała zapis skrócony. Jeżeli wejdziemy w menu przekształcenia i weźmiemy opcję rekoduj na te same zmienne, to zmienna, która była zmienną wejściową, będzie tą samą zmienną jako zmienną wynikową, a więc jakby nadpiszemy na tą zmienną nowe wartości w miejsce tych poprzednich. Bezpieczniej jest rekodować na inne zmienne, ponieważ ta zmienna pierwotna zostanie jeszcze w bazie, a usunięta zawsze może być. Jeżeli wybierzemy tą zmienną, którą chcemy przekształcić i nadamy jej nazwę nowej zmiennej, ja ją nazwę nowa i teraz to będzie płeć inaczej, to jest dla mnie taka, powiedzmy, etykieta, czyli sposób zapisu. Kliknę sobie zmień, to wiem, że nowa płeć, czy tam powiedzmy płeć, zostanie zmieniona na nową zmienną, tylko że my musimy zaznaczyć, w jaki sposób wartości mają być ustalone. I jeżeli początkową wartością tej zmiennej początkowej, tej jakby źródłowej, która ma być przerekodowana, przekształcona, inaczej mówiąc, przyjmuje wartości M, jak mężczyzna, nadamy jej wartość na przykład 0 i klikniemy dodaj, dopisana zostanie tutaj zmienna, m będzie przekształcone w 0, czyli wartość źródłowa mężczyzna przekształci się na wynikową 0. Jeżeli mamy dodatkową jeszcze zmienną, czy wartość zmiennej k jak kobieta i nadamy jej wartość wynoszącą 1 i dodamy, dopisana zostanie taka informacja, że wartość źródłowa starej zmiennej, tej do rekodowania, będzie przekształcania na wartość nową, wynikową 1 w nowej zmiennej. I jeżeli ten najprostsze rekodowanie, choćby tej zmiennej takiej klasycznej, grupującej płeć i Wam wystarcza, to fajnie. Jeżeli będziemy ewentualnie rekodować wartości zmiennej ilościowej, można włączyć tutaj te opcje. One są tutaj niedostępne, ponieważ ta zmienna przyjmuje tylko wartości nieliczbowe. Jeżeli kliknę dalej, to mamy już nadane wartości źródłowe i jakie im odpowiadają wartości wynikowe. Jeżeli chcę nałożyć dodatkowy warunek, to tutaj w tym polu można kliknąć ten przycisk. Jeśli to jest najprostsze grupowanie, klikamy sobie OK i jest informacja, że będzie rekodowanie zmiennej płeć. Wartość K stanie się 1, wartość M stanie się 0 do zmiennej, która jest nazwana jako nowa. I w naszej bazie dopisana zostanie zmienna o nazwie, którą sobie wcześniej przypisaliśmy. Ona oczywiście może zostać zmieniona tutaj w arkuszu zmienne na nową zmienną. Możemy zmienić jej etykietę i ona przyjmuje takie wartości, jakie ustaliliśmy podczas tego rekodowania. To było oczywiście najprostsze rekodowanie na nową zmienną. Jeśli potrzebujecie się dowiedzieć więcej dotyczących podstaw statystyki opisowej, czy kolejnych testów i przedziałów ufności, czyli elementów statystyki matematycznej, zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów w tej playliście.